Panowie, mam nowy zarys naszego komiksu. Fisherman, czyli człowiek ryba. Superbohater, który przy kontakcie z wodą zamienia się w rybę i rusza ratować świat. Tylko że nie może chodzić wtedy, bo jest rybą i skacze niekontrolowanie po ziemi. Co to za superbohater, który się przemieszczać nie może? Co on zrobi? Nie mógłby ratować świata jako zwykły człowiek. Co to za superbohater bez specjalnych mocy? Specjalnych. A czy zamiana człowieka w rybę nie jest czymś specjalnym? Superbohater bez specjalnych mocy to nie superbohater. Wtedy po prostu bohater. Dzieciaki tego nie kopią. Dzieci są głupie, kopią wszystko. Mój syn jest mądry. W wieku 3 lat już czyta komiksy. Dla każdego jego dzieciak jest najnaj oj oj oj. A mój czyta pornolej i ma 2 lata. Chyba tęskni za cycem mamy. To nie przejdzie, chłopaki. Jak nie przejdzie? Już 12 stron komiksu narysowałem. Wiecie, jakie to monotone rysować rybie łoski? Wszystko się oda. Gówno się oda. Dobra, cicho być. Jak to ma wyglądać? Henry, rybak ogryziony przez szprotkę, nabiera supermocy. Skoro się tak oczepiłeś tych mocy, może zostawmy mu te supermocy, a świat będzie ratował akurat wtedy, gdy nie jest rybą. A co on wtedy wielkiego może robić? Przeprowadzi babcię przez chodnik. Jest jeszcze postać złoczyńcy, człowiek Mendoza, czyli Michael Mendoza. Chyba Mendoza. Bezczelny jesteś. Czemu cię to jeszcze trzymamy? Czemu go to jeszcze trzymamy? Bo życzam wam mojego domu. Melina bez ścian. Wieje to co chwilę. Mnie nic nie wieje. W głowie ci postką wieje. Jak z lewej wieje, to ja za filar tak. Jak z prawej wieje, to tak. A jak wieje w dwie strony, to chyba się nazywa tornado. I Mendoza jest zły i dokarmiała będzie chlebem, przez co brzoszki je bolą, a Fisherman wtedy je masoje. Może będą bohaterami tylko w wodzie i będą mieli wodne akcje. To jest to. Nie, jak mówiłem, już narysowałem 13 stron. 12. Jedną narysowałem, jak się teraz kłóciliście. Kurwa, czekaj z rysowaniem, aż wszystko ustalimy. Poza tym to zmarnuje potencjał człowieka Mendozy, który po przemianie w Mendozę zdobywa umiejętność latania. Ryba tylko skacze, a Mendoza może latać. To głupota, najdorniejszy pomysł ever. Marnuje to tylko czas. Mogłem teraz mecz oglądać. Moje życie jest do bani. Nic w życiu nie ma znaczenia. Raczej nie. Wymień jedną rzecz, która naprawdę ma znaczenie. Miłość. Rodzina. Przyjaciele. Czynienie dobra. Niesienie radości dzieciom. Tak jak już mówiłem, to nie ma znaczenia. Co ty tam robisz? Wydrukowałem pierwsze 100 kopii Fishermana. Kurwa, mówiłem, nic nie ruszaj. Pokaż to. Hej, niezłe. Bardzo dobre. Chciałbym być jak człowiek Mendoza, mój idol. Sprzedajemy to. Będziemy bogaci. Wreszcie będzie mnie stać na jedzenie. Żegnajcie, szyszki z dżemem. Witaj z tego skorczaka w 5 smakach.